Cześć, witam X-Gro z tej strony, witam na kanale. Jak sami mogliście zaobserwować ostatnie kilka dni, tutaj 6 dni temu nagrałem film, że Monero jest jedną z krypto, w której jestem definitywnie dla technologii. Następnie miałem tutaj takie krypto rozkminki z X-Groszem. Definitywnie BESA lub ten okres czasu jest czasem, kiedy właściwie można skupić się na rzeczach ważnych w świecie krypto. Jedną z tych rzeczy, tak jak zacząłem o tym wspominać, jest prywatność w świecie krypto. I nie minęło długo, dosłownie myślałem, że chwilę to zajmie. Myślałem, że jeszcze będziemy mieli więcej czasu na to, aby ogarnąć temat swojej prywatności, swoich adresów i swoich krypto w świecie krypto. Ale nie, okazuje się, że nie. I najjaśniejszym przykładem tego jest choćby to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, kiedy dowiadujemy się, że Infura kolekcjonuje nasze adresy IP z naszego MetaMaska. I to nie jest wina MetaMaska, żeby nie było, ale to już prawdopodobnie wszyscy wiecie. MetaMask korzysta z różnych połączeń ze siecią blockchain i defaultowo przypada, że ładując MetaMaska mamy od razu połączony MetaMask przez Infura i nagle okazuje się, że Infura kolekcjonuje nasze adresy IP. A jest kilka rozwiązań, kilka, co najmniej trzy. Ja przynajmniej mam w głowie rozwiązania na ten temat. O jednym z tych rozwiązań właśnie sobie powiemy, ponieważ już na pewno wszyscy z Was widzieli filmy, jak zmienić swojego dostawcę RPC w MetaMasku i tak dalej. Widzę, że większość tutaj naszych chłopaków pokazuje Alchemy. Ja natomiast nie wybrałem Alchemy. Tutaj Łukasz pyta, na jakiego providera zmieniasz, więc pokażę Wam, na jakiego providera zmieniam i jaki jest jeszcze jeden taki benefit, dlaczego właściwie zmieniam na tego providera, i jest to znowu coś, o czym mówiliśmy na kanale już poprzednio. Jest to tak zwany sandwich attack. To jest numer jeden i jest to również częste jakby odrzucanie lub nieudana transakcja na Ethereum poprzez MetaMask, która później mimo wszystko nas kosztuje. Czyli robimy transakcję, transakcja nie wyszła, ale jednak zapłaciliśmy za nią. Więc dodanie tego jakby tego providera, nie wiem, czy to provider powinienem na to mówić, ale nieważne, rozwiązuje oba te problemy. A propos problemów i jednej rzeczy, którą zasłyszałem wczoraj tak sobie oglądałem Mike'a i Mike wrzucił taki żart o zamku i lochach. Chwilę mi zajęło, zanim załapałem, o co chodzi z tym zamkiem i z tymi lochami, ale skoro już wtedy się tak, że tak powiem, zacząłem myśleć o różnych żartach i sobie myślę, że znałem taki żart, który idealnie pasuje w świat krypto. I teraz zmieniłem trochę ten żart. Nie wiem, czy jest śmieszny, czy nie, ale spróbujemy. Co myśli kryptowaluciarz, kiedy o 3 rano widzi podjeżdżający samochód i wyskakujących gości z maskami pod jego domem? Wiecie, co myśli? Boże, spraw, żeby to byli złodzieje. To jest taki żart z przyszłości, ale nawiązujący do tego wszystkiego, co właśnie robimy. Bądźmy prywatni w świecie krypto. Dobra, przejdźmy do tematu. A więc, tak jak powiedziałem, tutaj Łukasz się pytał, na jakiego providera zmieniasz. Tutaj chłopaki wrzucają, tutaj ktoś wrzucił właściwie Medium artykuł, jak korzystać z, i tutaj Flashbots Protect. I ja zrobiłem właściwie tutaj rozkminkę na temat tych flashbotów. To było jeszcze do tyłu, tą rozkminkę robiłem, kiedy właściwie Rysiek o tym mówił. Tutaj Alchemy sporo osób dodało. Aczkolwiek pokażę Wam, o co mi tutaj chodzi. Jeżeli jesteśmy tutaj na MetaMasku i oryginalnie mamy tutaj ten mainnet Infura, to tak jak widzieliście tam w linku pod spodem, pod moim tweetem, wrzuciłem stronę chainlist.org.
I tutaj mamy chainlist.org, taka strona, gdzie pokazuje nam różne łańcuchy. A nas interesuje mainnet Ethereum, więc wejdziemy sobie na mainnet Ethereum, tylko że... O właśnie, wejdziemy sobie na mainnet Ethereum i tutaj na mainnecie Ethereum, czyli na głównej sieci Ethereum, mamy właściwie tych różnych, te różne połączenia. I tu mamy ten RPC Flashbots. I co by mnie interesowało? To by mnie interesowało to, aby właściwie ten RPC Flashbots tutaj skopiować. I tutaj sobie wchodzę w tą, skopiowałem ten ich adres i wchodzę tutaj i sporo tutaj zacząłem sobie tutaj o tym czytać. I w końcu jest tutaj Quick Start, a więc jak tutaj dodać ten, tego bota. I bezpośrednio z ich strony mamy tutaj idealnie wytyczne, krok po kroku, jak tego bota dodać do swojej sieci. A więc wiadoma sprawa, jesteśmy tutaj na sieci, możemy iść tutaj do Networks, możemy iść do Custom RPC, albo możemy iść do Networks i dodaj sieć i tak czy inaczej przeprowadzi nas tutaj do tego oto miejsca, a więc Networks, Add Network, albo możemy iść do Networks i możemy iść tutaj do, i tutaj nie mamy żadnego Custom RPC, więc wchodzimy tutaj raz jeszcze do Networks, wchodzimy tutaj, Settings, Networks i Add Network. I jesteśmy tutaj w tym miejscu, co przed chwilą. I kiedy wchodzimy na sieci, dodaj Network, Add Network manually, przerzuca nas właściwie w to miejsce. Jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie każdy wie, jak w to miejsce dojść. Nie jest coś, co ja będę pokazywał trzy razy. Kiedy dodajemy tą sieć manualnie, to wpisujemy sobie tutaj nazwę sieci, ale zanim tą nazwę sieci wpisuję, to jeszcze właściwie już nie muszę, bo mam skopiowany URL tego miejsca. A więc tutaj można oczywiście nazwę sieci zrobić sobie dosłownie jak się chce. Można sobie wpisać cokolwiek, czyli można wpisać ETH i tutaj ETH Flashbot Mainnet, może tak. URL, no to mamy właściwie stąd już możemy spokojnie wziąć ten URL i ten URL właściwie skopiowałem stąd, tak jak widzieliście. Więc URL sobie wrzucę tutaj. Chain ID zostaje ta sam, tak jak mówiliśmy. Jeden. Chain ID zostaje jeden. Nazwa tokena wiadomo, ETH. No i Block Explorer, wszyscy wiemy, znamy Block Explorer, jeżeli chodzi o Ethereum. Etherscan.io. No oczywiście musi tutaj być. OK. To jest wszystko na ten temat. I mamy tutaj nasz adres z naszymi środkami. I od teraz, kiedy używamy MetaMaska i kiedy robimy jakiekolwiek transakcje, możemy robić właściwie poprzez już nie Infura, tą główną sieć, tylko poprzez naszego Flashbota. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, dlaczego zmieniam na tego Flashbota, ponieważ czytając tutaj o tym, to rozwiązuje on również dwa inne problemy, które mamy bardzo często w świecie krypto. A więc
problemy z płatnościami za nieudane transakcje. I tutaj bardzo często skarżycie się w komentarzach, że szczególnie nowi użytkownicy, którzy niekoniecznie jeszcze ogarniają temat do końca, że im często jak MetaMask im odrzuci transakcję, to zapłacą sporą sumę za odrzucenie transakcji, a transakcja się nie udała i potem brakuje im środków, żeby zrobić jeszcze jedną transakcję. Więc właściwie tutaj mamy ten problem rozwiązany. Za odrzucenie transakcji, odrzucona transakcja nie jest jakby pobierane środki z naszego MetaMaska, więc to jest jedna rzecz, która rozwiązuje wam ten problem. I drugi problem to jest tak zwany sandwich attack, o którym robiłem już materiał z tyłu gdzieś tam w moich filmach. Sandwich attack, czyli atak taki kanapkowy, polega na tym, że górnicy widząc wszystkie transakcje w danym bloku, mogą swoje transakcje umieścić przed naszymi transakcjami, tak aby zrobić ruch cenowy danego tokena w ten sposób, aby nasza transakcja, która jest transakcją na przykład po markecie, została wypełniona, zrealizowana, ale po wyższej cenie. I oni potem wszystko wraca do normy, oni zarabiają tą różnicę pod spodem znowu, regulując sobie tą swoją transakcję do tyłu i mają tą taką różnicę, wyłapują. Często, jeżeli rozmawiamy o ten sandwich attacks, to zwykle jest robiony na tokenach, które mają bardzo małą płynność w szczególnych sytuacjach. Pokazywaliśmy to na Hexie na początku, kiedy mieliśmy takie świeczki, właściwie nie świeczki, tylko takie knoty do góry wybite, na przykład tam było z 10 centów do 50 centów, a potem powrót jest z powrotem na 10 centów. To był właśnie ten sandwich attack, kiedy ktoś ustawiając zlecenie porynkowe, czyli marketowe, chce kupić heksa i zamiast kupować jego za 10 centów, no to mu kupuje tam po kolei po 10, 15, 20 centów, a następnie później odsprzedaje od razu z powrotem w dół tą różnicę 5 tam czy iluś centów i cena wraca, pomimo tego, że on kupił, ustawił za 10 centów, kupił za 15, a po kupieniu dalej cena jest 10 centów. To jest taki sandwich attack, który jest bardzo, bardzo popularny w świecie krypto, szczególnie właśnie na takich wyjątkach, gdzie jest mała płynność i można sobie to zrobić. A więc Flashbot chroni nas przed tym sandwich attackiem, jak i nieudanymi transakcjami na sieci Ethereum i zapłaceniem za nie niepotrzebnych opłat. To są takie dwie rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć. I właściwie czas Bessy jest idealny na to, aby ogarnąć takie oto tematy w swoim własnym świecie krypto, czyli zainteresować się tak jak pokazywałem, czymś, co sprawia, że nasze krypto jest używane w sposób odpowiedni. Nie tylko wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło, a więc wyciągnąć wnioski z Celsjusza, wyciągnąć wnioski z Luny, wyciągnąć wnioski z FTX-a ostatniego, Voyagera, czy cokolwiek innego się wydarzyło. Wyciągać wnioski, nawet jeżeli się w tym nie uczestniczyło. Wiem, że wiele osób tutaj absolutnie nie uczestniczyło na giełdzie, nie miało nic na giełdzie FTX i nie było w tym w ogóle związanych. Aczkolwiek trzeba wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Podobnie też, jeżeli chodzi o nasze transakcje, nasze portfele. Wszystko jest czas, aby sobie spokojnie poustawiać i przygotować się do następnego cyklu w świecie krypto, który prędzej czy później nadejdzie i wtedy będziemy już, nie będziemy tracić czasu na to, jak zrobić daną transakcję. Ethereum kosztuje, transakcja na Ethereum kosztuje. Ojejku, zrobiłem transakcję na Ethereum, zapłaciłem $50 opłaty i transakcja nie przeszła, a $50 mi zjadło. Takich komentarzy miałem mnóstwo i wydawałoby się, że komuś, kto komentuje taki komentarz pod moim filmem, wydawałoby mu się, że dlaczego on mi nie odpowiada, dlaczego od razu o tym nie mówi. O, dlatego od razu o tym nie mówi, bo jeżeli ja robię takie filmy i mówię o tym w kółko i w kółko i w kółko od czasu do czasu,
To nie jest tak, że ja będę w każdym jednym filmie mówił dla każdej jednej nowej osoby cały czas nowe rzeczy. To już jest w waszym zakresie, a resztę rzeczy dowiadujecie się właściwie na właściwie takich pokojach, jak mamy pokoje telegramowe, tam jest Heksmisja, jest Zen pokój telegramowy, jest Trading z X groszem pokój telegramowy, więc wiadomo, że to są takie jakieś specyficzne pokoje, w których rozmawiamy na dane tematy, ale jeżeli ktoś wrzuci temat, oczywiście niewyimaginowany jakiś, czy powinienem kupić token ten i ten na długoterminowo, to nie są to tematy, na które się rozmawia w takich pokojach. To są jakieś bzdurne tematy. Ale jeżeli ktoś wrzuci jakiś konkretny temat, temat portfela, temat jakiegoś bezpieczeństwa, no to nie myślę, że każdy jeden bardziej doświadczony kolega w świecie krypto chętnie udzieli informacji i pomoże krok po kroku, aby zadbać o siebie w świecie krypto. I to by było to. To by było to, co powinniśmy robić, kiedy właściwie taki czas mamy na to, aby właściwie robić to. Niedługość większość nodów będzie musiała sprostać regulacjom. Inaczej nie będą mogły. No, okej, zobaczymy. To jest właściwie temat samego początku istnienia krypto, a więc tak jak z moim żartem, wiecie, to jest moment. W kryptoświecie do tej pory mamy tylko jeden problem. Na razie mamy problem z adopcją, a więc jeżeli chodzi o prywatność, to był problem numer dwa, na który był kładziony nacisk. Owszem, był kładziony, jest kładziony, ale to był taki z tyłu problem. Taki, wiecie, póki co nie mamy o 3 rano kolesi w kominiarkach, którzy wkraczają do naszych mieszkań. Ale w pewnym momencie wypadałoby mieć wszystko ogarnięte w taki sposób, że jeżeli jesteś w krypto, no to chcesz być prywatnym w świecie krypto. Więc to jest podstawa. Z którego rozwiązania będziesz korzystał, no to już właściwie powiedziałem. Mam nadzieję, że kilka osób weźmie i tutaj zielono mi robił jakiś też tutorial, chyba pokazywał, jak co zmienić. Nie wiem, na co on pokazywał. On chyba pokazywał na jeszcze coś innego. Dobra. A co to znaczy? No to mam nadzieję, że wytłumaczyłem, co to znaczy. A, właśnie, bo tak jak mówiłem, kryptonim krypto. Właśnie, bo powiedziałem, że jest kilka rozwiązań z tym tematem. A więc zmiana providera RPC to jest numer jeden. A jakby nie było, VPN również sporo rozwiązuje w świecie krypto. VPN, jeżeli chodzi o twoją giełdę, VPN, jeżeli chodzi o twoje portfele, podłączanie się do internetu. Więc również sporo rozwiązuje. Bartek, mógłbyś zrobić o tym odcinek? Robię odcinek właściwie już po wszystkich. Powiedziałem, że Mike robił, Kamil robił, inne chłopaki robili odcinki o tym. Robię odcinek już po fakcie. Już większość osób prawdopodobnie już wszystko słyszała, jakby nie było. W pewnym momencie. Dobra, dobra, ta grafika. Jak upewnić się, że który nas zbiera? Odpalić własny węzeł sieci. No i na koniec właśnie. Jedna rzecz. Właściwie z tym własnym węzłem, pisze Mike o tym własnym węźle. Właściwie z tym własnym węzłem to nie jest taki strasznie głupi pomysł i zastanawiam się nad tym, bo mam takie moje dedykowane 32 Ethereum specjalnie, które trzymałem pod to, aby odpalić węzeł, jak pamiętacie. I mam to Ethereum i może rzeczywiście, może trzeba będzie zrobić tutaj jakiś research i zobaczyć, jak to zrobić i w jaki sposób z tym węzłem podłączyć się. I mieć ten węzeł. I może ktoś z Was, jeżeli będzie miał lub chciał korzystać, no to udostępnić. Ale to zobaczymy w przyszłości. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. W tradingu się nic specjalnie nie dzieje. Pozycja jest otwarta.
Cały czas się śmiga po niej, po tej linii otwarcia pozycji cena. Nic nie ruszam, czekam na rozwój sytuacji. Trzymajcie się, cześć.